Nie ja wiedziałam wszystkich w materiałie wiogowym, w którym chciałem powiedzieć, co ostatnio się mnie działo przez ostatnie te miesiące w sumie. Jako jest ostatnio przez te trzece miesiące, zrobiłem sobie przejwy w tutaj w nagiwaniu i zajmowaniu się materiałami, to sam właśnie sobie tak mniej więcej opowiedzieć co się dało, a przynajmniej jest chodzi o to moją hejbacaną z życia. Ponieważ ogólnie no tak się po prostu złożyło, że zajmowałem się już innymi zyczami. Ogólnie odsanił sobie hejbaty w tym ostatnim czasie też dość. Mi się wszystko tak spowolniło można powiedzieć, i taką cęstkową przejwę od też sobie zrobiłem. Doszło do sporo czasu w sumie to było, i już mi tego zaczęło biakować. Ogólnie, jako jest ja zawsze mam. Taką powiedzmy linię hejbat, przez który ja sobie przepijam. Znaczy, kupuję sobie jakiś tam zapas hejbat i pokoje jedno opakowanie za drugim sobie przez nie przepijam, właśnie. I o taki hejbat zrobiłem sobie przejwę. Ostatnia hejbata, którą zacząłem pić i sobie przez nią przepiłem, a je, materiał o tym jest opublikowałem, a je w sumie ogólnie było to już te trzy miesiące temu. Był to Pajmutan Pajmutan ocennikowy, którego ja spocząłem jakieś 3 miesiące temu. Przepiłem sobie przez niego jeszcze przez ten czas. To jest ostatnia hejbata z tych moich takich normalnych, z których sobie się przepijałem. A więc, Pajmutan, tutaj ostatnie listy już czekają na mnie sobie w stawce od pewnego czasu, żeby zrobić o nich podsumowanie. Do którego testy właśnie zabiorę, może nawet dzisiaj, jutro odjazdu. A więc, z takich normalnych hejbat tak czy inaczej nie piłem, a je. Jako i w ostatnim czasie zamawiałem różne takie dodatkowe paczki z różnych powodów, to dużo w sumie takich dodatkowych hejbat mi się nazbiało przez ten czas. A więc właściwie takie dodatkowe hejbaty przez ten ostatni czas sobie głównie popijałem. Kilka takich hejbat mi się przewinęło, kilka właściwie sam sobie otworzyłem, sam piłbowałem, a więc no takie hejbaty tutaj głównie piłem. I od niektórych z tych hejbat test jeszcze zamierzam zrobić materiał, takie podsumowanie. Pierwsze wiażenia, testy mam często wymagane z niektórych ale jeszcze takie podsumowanie będę nagrywać. Oprócz tego, także w jednej z ostatnich paczek kupiłem sobie dwie hejbaty smakowe, które kupiłem po to, bo było dosgojąco, żeby zrobić sobie właśnie duży dzbanek, tak na ozezwienie, a więc te hejbaty smakowe też sobie tak piłem i robiłem sobie dzbanek na cały dzień i po prostu popijałem sobie go przez cały czas. Nie, nie wypiłem co prawda w całych tych Dwóch tojebek, bo jeszcze mi tam trochę tych hejbat zostało, a i tak czy inaczej, dość dużo ich tam piłem, po prostu jak było gorąco. Oprócz tego jest w dzbanku w ostatnim czasie sobie Masaja całej robiłem. Taką bardzo upiosconą wersję Masaja sobie robiłem. Taka mnie ochota nasła, a więc to też w sumie w dość dużej ilości przez ostatni miesiąc sobie popijałem. No i tak to w sumie wyglądało przez ostatnie 3 miesiące. Piłem kilka takich dodatkowych hejbat, które mi się tak nazbijały. Kilka, które właśnie sam sobie tutaj zacząłem z rozpocząłem. Ja no i na duże dzbanki piłem Masaya Coj i te hejbaty z dodatkami smakowymi dwie. No i w sumie czystka. Czystka też sobie w dużej ilości właściwie popijam od długiego czasu. E, nic jakby takiego bajdzi, ciekawego się tutaj z hejbatą u mnie nie działo. Po prostu taką przejwę sobie zrobiłem jakby od czegoś ciekawszego. Czekałem oczywiście właśnie tutaj na do materiałów, żeby się czymś ciekawszym zająć. No i teraz, jak już w końcu powracam, to dopiero teraz zacznę czymś takim zajmować. Do tego jeszcze z takich innych rzeczy związanych z chybatą, które się ostatnio u mnie wydarzyły, była wypiawa w pewnym miejscu. To znaczy tak około 2-3 miesiące temu miałem ochotę sobie gdzieś po prostu przyjechać, a jako iż jeszcze trochę dłuższy czas temu ja oglądałem się po mojej okolicy, czy są tu jakieś ciekawe hejbacajnie i właśnie w Poznaniu widziałem, że kilka jakichś różnych hejbacajni jest i jedna z nich mi się najbardziej wyjuzniła, była... wydała mi się najbardziej ciekawym miejscem a ja także właściwie w żadnej hejbacajni nigdy nie byłem a teraz miałem ochotę sobie gdzieś przyjechać, to no, przyjechałem się właśnie do Poznania, do tej hejbacajni. I właściwie okazało się to być nadzwyczaj udane miejsce do odwiedzenia. Odwiedziłem dokładnie mówiąc cajnię Eid of Tea w Poznaniu, prowadzoną przez Anatoya, czyli człowieka, który jest oficjalnym mistrzem hejbacanym powiedzmy, który w Chinach studiował ten temat i ma właściwie oficjalnie dyplom w tej dziedzinie można powiedzieć. No to tak, było to zdecydowanie bardzo fajne miejsce jako moja pierwsza chyba cała no zwłaszcza, że Anatol Test prowadzi wszystko dość, w dość specyficzny, całkiem ciekawy sposób i no było całkiem to ciekawe doświadczenie. Byłem łącznie w Poznaniu przez około mniej więcej dwa dni, można powiedzieć, i dużą i od czasu właśnie przesadzałem z nim w hejbacalni. Przepiliśmy się łącznie przez w sumie takie hejbaty wybijałem, które, z którymi często miałem doświadczenie, które mi się przewinęły, a mianowicie Pajmutan, Biała Soumei, z którą co prawda nie miałem wcześniej styczności, a ja miałem ochotę ją spróbować, no i Zajoną Tsujmin, którą też w ostatnim czasie sam piłbowałem, a więc te trzy hejbaty w sumie łącznie tam wypisy, i sobie ogólnie o wielu tych hejbacalnych zecach, no co było dość ciekawym doświadczeniem jak najbardziej, posiedzieć sobie tak w spokoju, w fajnej atmosferze z nim. Jak najbardziej przy okazji polecam hejbacalnie Eid of T w Poznaniu, bardzo fajne miejsce. Do tego także na sam koniec, kiedy już się zbijałem i musiałem szybko w sumie wychodzić i iść na pociąg, zostałem także poczęstowany moim pierwszym poejem sen. Co no co prawda nie było zrobione to w dobrym momencie, bo już spieszyłem, żeby wyjść i tak dalej. Ale tak czy inaczej zostałem moim pierwszym półejem sen, co było jak najbardziej także ciekawym doświadczeniem. Wypiłem chyba łącznie dwie albo trzy małe cajki i było to bardzo ciekawe. Mój piękny półej sen, bardzo przyjemnie go zapamiętam właściwie. Bardzo specyficzny, bardzo inny w porównaniu do, do wszystkich innych herbat. Do teraz jeszcze. Nie jestem w stanie sobie bardzo dobrze przypomnieć jego smak, a więc, no, bardzo ciekawe to było doświadczenie. No i właściwie tak się moja ta wypiawa zakończyła. Było dosyć ciekawe w sumie. Do tego także, podczas tej mojej wypiawy, jako i miałem ze sobą taki mały zestaw do parzenia hejbaty, w tym także i tejmos, to w jakimś tam pewnym przypadkowym miejscu popełniłem wielki, ogromny błąd i najałem sobie do mojego tej mostu wody z jakiegoś przypadkowego, niepewnego zjódła. Co było niestety dużym błędem ponieważ Tejmos most mi jakimś dziwnym ajomatem tej dziwnej wody. O tym przekonałem się dopiero już po fakcie niestety i było za późno i. No, no I ta. I most mi niestety przesył takim dziwnym Ajomatem, nie wody. I zdałem sobie to sprawę też w sumie jak już wiacałem ogólnie z tej mojej wyprawy, ponieważ przed um, wyjściem jeszcze z, z hajbacajni od Anatoya Anatoy mi także udostępnił jeszcze trochę swojej wody do tej mosu, No i później, jak właśnie z jego wody, którą miałem w tej mosie, pożyłem hajbatę podczas powrotu, to zdałem sobie sprawę, że niestety ta woda też mi tym już nie dobi, ajomatem przesła, który mi się z tej wcześniejszej złej wody utrzymał. no i no i tak trochę słabo było. Słabo było, wydawało mi się już nawet, że nie uda mi się od odzyskać atmosfery z mojego tej mosu, że już po prostu pozostanie z jakimś takim dziwnym ajomatem, który będzie przychodził na każdą wodę, a je nie, nie, a je nie, nie. Na szczęście udało mi się w nim odzyskać atmosferę, z czego bardzo się cieszę. Przepazyłem go wrzątkiem, przepukałem go później z zimną wodą, przepłukałem go drugi raz zimną wodą i przepłukałem go jeszcze raz wrzątkiem, i później jeszcze podtrzymałem w nim trochę wodę, przez ten, podczas tam padzenia ogólnie hejbat. No, i na szczęście udało mi się w nim odzyskać atmosferę. Nie ma już żadnego dziwnego zapachu, ani żaden dziwny ajomat nie przechodzi z niego na wodę. A więc, no, bardzo się z tego cesę. Że mimo iż zepsułem sobie w nim atmosferę, to jednak udało mi się ją odzyskać, przepukując go gojącą wodą, oraz także z zimną dwa jazy. Co w sumie jest bardzo dobrze świadczące o tym tej bo naprawdę przez chwilę już myślałem, że po prostu będę miał po tej i będzie koniec, i już nie będę mógł go używać. A jeno, udało się odzyskać w nim atmosferę, więc jest całkiem fajnie. I przy okazji, tak mówiąc o tej ogólnie, to jeszcze kilka słów o tym takim skianym tej mosy, której też sobie w ostatnim czasie zakupiłem. Eee, tak, po małych testach tego tej i po używaniu go już w takiej małej ilości stwierdzam, że nie jestem z tego skianego tej mostu zadowolony. To znaczy on jest niestety za mały to po On ma 300 militiów, bo podczas gdy ten ma 500 i te 300 mililitrów niestety jest jak diametr trochę za mało. No i właśnie mi się bateria rozładowała w apajacze, to nic musiałem wymienić na diogon i chyba mi coś ucięło. Ech, tak, jeszcze się muszę przyzwyczaić do tego całego procesu z materiałów i wymienianiem baterii i wszystkiego. Tak czy inaczej, mówiłem, że ten termos jest niestety za mały. A jeśli chodzi o te inne rzeczy, to niestety to skło nie trzyma aż tak dobrze temperatury jak metal. Zdecydowanie czuć dość dużą juznicę w trzymaniu tej temperatury, właśnie porównując do tego metajowego tejmosu przez co no, no nie bardzo mi on po prostu pasuje, nie bardzo mi on pasuje. Ogólnie jest jest to taki niby ok, a je, jak Diamnie ja, nie ma za małą pojemność ja zbyt słabo trzyma temperaturę do takiego no i majnego trzymania w nim wody do padzenia hejba. Nie wiem w sumie co z nim zrobię. Może na przykład po prostu sobie do niego będę wiewać hejbatę, cepłą jak będę gdzieś sobie wychodził, żeby w tej mosce taką cepłą hejbatę trzymać. Nie wiem, nie wiem. Może coś takiego z nim po prostu sobie zrobię, może jeszcze coś z wodą pokombinuję, może jakoś jeszcze w nim spróbuję podtrzymać wodę, ale zobaczymy, aktualnie jakoś nie przekonuje mnie używanie go, a więc zobaczę jeszcze po pewnym czasie co z tego będzie i jeśli faktycznie nie będę go używać, to po prostu pewnie zacznę w nim sobie jakąś hejbatę trzymać, jak będę gdzieś wychodził. Co no, też będzie całkiem w sumie fajną rzeczą. A ten tej też bardziej nadaje no, do wychodzenia, przez to, że na tym, przez to, że na zakiętce ma ten pasek, co jest dość wygodne, jak się gdzieś wychodzi. No i tak w sumie to wszystko, co tutaj chciałem powiedzieć o tej mosach i rzeczy chciałem wspomnieć przy okazji. To wszystko. Co tutaj się ogólnie ostatnio umyniedzało i wszystko, co mam do powiedzenia, widzimy się już w najbliższych materiałach z Pajmutanu właściwie. Dwóch, które ukazam się właściwie teraz w tym tygodniu, czy właściwie w nowym tygodniu. I do zobaczenia.